Witam przy sobocie. Dzisiaj trochę deszcz popada, ale w środku mamy sucho. Także najważniejsze, dzisiaj wpadnie szwagier, będzie pomagał mi tu puszczać elektrykę. Znaczy kable, nie elektrykę tam żadne, po prostu rozpuścić kable co i jak. Także będzie nad tym rozkminka na bieżąco, spontaniczna. Mam nadzieję, że bezbłędna jakaś tam, bez głupich jakichś błędów. I co, idę jeszcze dobrać sobie jakiś sprzętu, co tu mam, ten cały bałagan wyniosłem. I nie wiem, czy zanim szwagier przyjedzie, zdążę jeszcze sobie beton umierzać i tu se wlać w te ławki, czy nie. Takie mini ławki. Zobaczymy. Także tu mam czysto w sumie gotowo, żeby zaczynać. A tam zobaczymy. A, co do komentarzy wczorajszych. Rzeczywiście, zapomniałem, przyznaję się, bez bicia. Poleciałem na ostro, jeśli chodzi o to, że nie dałem tu izolacji. Tutaj mamy jakieś przestrzeni. Kurde, mamy metrówkę przy sobie. No dobre, będzie tam z około 50-60 mm na długości całej nie dałem. I chyba nie będę tego już rozbijał, powiem wam szczerze. Trudno. Tutaj jest zakład zrobiony w środku. Czyli jedno zachodzi za drugie. Nie mam opcji tutaj z dojściem. Jedyne co mogę zrobić, tam z góry też jest zamknięte. Jedyne co mogę tutaj zrobić, to po prostu dać pianę przed przykręceniem OSB. Przyjdzie tu OSB na zakład, tu przyjdzie drugie OSB na zakład. Później przyjdzie jeszcze deska, także to wszystko wyjdzie dalej. No i z tych narożników raczej wiać mi nie będzie, także to zaizoluję jak mogę. Nie będę już tego rozpinał, trudno. Dałem ciała, ale wydaje mi też się, to nie jest jakiś taki kardynalny błąd, żeby nie wiadomo co, o Boże, jak będzie mi lecieć. Także to wszystko jest tu pospinane na mocno, także tu już teraz nie ma żadnej szparki, a co dopiero jak tu, wiadomo, mogę tu jakimś zacierem to zakleić. Od spodu to jest też zamknięte, także wydaje mi się, że nie mam, chyba że będzie mnie to mocno męczyć, to po prostu to rozepnę, ale szkoda mi się daje rwać teraz tą wiatrochron cały. Nie ma chyba sensu, także to tyle. Dobra, lecę, działam, zobaczę co mi się jeszcze uda ogarnąć przed przyjazdem. Dobra, słuchajcie, ja sobie rozmierzam wszystko, tak żeby było ok. Mam przygotowane, sklejone te cztery szalunki. I tak, to jest nasz krawędziak tutaj zaznaczony. On ma 140 plus 100, 195, tak? To będzie razem 335. 335 mm. I teraz tak, odmierzamy odtąd. Mamy równe 170 do krawędziaka od spodu. Czyli odejmujemy od 335 170 i wychodzi nam 165, tak? Czyli 165 to będzie wysokość naszych tutaj słupków. Mniej więcej. I teraz tak, jak to zrobię? Biorę sobie od spodu poziomicę, przykładam tu do pręcika. Łapiemy to w poziom. Mamy tutaj, kreseczkę możemy zrobić, czy się zgadza na pewno? Tak jest. Z kreseczką tutaj, o. Cyk, mamy. I teraz odtąd 165 w dół, to będzie nasz poziom. Chodź tutaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, cyk. Jeszcze. Do góry. Mamy do kreseczki. Druga strona jest to samo. To jest automatycznie nasza linia, gdzie ma się trzymać nasz ten. Także teraz co ja robię? Teraz robię tylko delikatny taki kawałeczek betonu tu sypię. Wrzucam siatkę, której jeszcze nie dociąłem, ale zaraz ją dotnę. Mam takie siateczki, kawałki. Mam nadzieję, że na szerokość już będzie w porządku. Tak, czyli tylko z długości sobie potnę cztery kawałeczki, dam takiej no dosłownie 30-40 mm, dziabnę tą siatkę, zaleję to, zasypię to resztę betonem, a później będę wbijał te nasze szaluneczki na ten beton, żeby już było poustawiane, poziomicą posprawdzamy i tyle. I niech se przystygnie podczas dnia trochę, a później jeszcze podrabiam jakieś takie trójkąciki, ale nie wiem, utnę może tak z długości tutaj, o, i taki jakby trójkącik tutaj włożę, to zaleję betonem i tyle. I niech se stygnie, będzie gotowe pod naszą, pod nasze te podesty, pod to wszystko. Także taki plan, więc ja zabieram się teraz za co? A, zacięcie siatki, jak dotnę tylko siatkę, to automatycznie, a jeszcze właśnie, żeby nie było jakiejś lipy. Wydaje mi się, że tutaj, żeby sobie sprawdzić, czy... No ale nie sądzę, że tu miałoby coś mi się zmienić, kurde. Chyba, że liczyć nie potrafię dobrze. Nie znam się na metrówce może. Gdzie jest?
Czyli to jest na jakiś patent odstraszający kota oprócz pistoleta na gwoździe może. Ktoś by mógł mi podwinąć. Tu mam 185, z jakiej racji? Chyba tu coś jest nie tak. O kurde. Coś tu źle przyłożyłem chyba. Dobrze, ja mówiłem 165, tak? Sprawdzamy. O Boże, co ja tu w ogóle zrobiłem? Tu trzeba dać wyżej. 165 poniżej tego musi iść. Góry naszej. Ja tu mam do poziomu 230, jak ja to robiłem, słuchajcie. Nawet najstarsi Indianie tego nie wiedzą. No, czy ktoś zna może patent jakiś oprócz pistoletu na gwoździe na koty? Bo czuję, że tu chodzą, sikają mi, robią nie wiadomo jakie rzeczy. Nie no, żartuję z tym pistoletem oczywiście. Ale nie wiem, kiedyś gdzieś słyszałem, coś można rozdać jakiś zapach i że one tego strasznie nie lubią. Jakby ktoś mógł przewinąć temat, to byłbym wdzięczny za podpowiedź. Co ja tworzę tutaj? Muszę sobie zaznaczyć po prostu. Zróbmy kreskę w poziomie pierwszy, żeby nie było. Gdzie jest mój ołówek? Patrzcie, taki długi... A, jest tam. Także zdążę to sobie zrobić, fajnie wyjdzie. Dzisiaj będzie gotowe i możemy w poniedziałek zaczynać z resztą. Dostawa dachu, mam nadzieję, przyjedzie. Nie wiem, czy mi łat jeszcze wystarczy, ale to... W poniedziałek też muszę gdzieś jechać kupić tego takiego krawędziaczka 75. Coś takiego, nie wiem, 75 na 75 albo... Nawet coś jeszcze mniejszego. Szczerze mówiąc, nie potrzeba tu jakichś dzikich akcji. Dobrze, że sprawdziłem. Kurde, to było jakbym się dziabnął na wymiarze. To była niezła akcja. To i 165 poniżej. To będzie nasz poziomek. Gdzie ty jesteś tutaj? O. Dobra. To jest diametralna zmiana. I teraz powinno się środkiem też wszystko zgadzać. Chyba tam, że mi się obudzi. Zaraz jeszcze sprawdzę pierw tamten koniec i wtedy będziemy wiedzieć. Kurde, powiem wam szczerze, że jakby tak chciał po całości coś pokazać, no to naprawdę film 2 godziny by było mało, bo tak wczoraj nagrywałem i musiałem to ścinać wszystko i w ogóle, bo później nic by się nie zmieściło i tak to wygląda. No ale pokazuję ile mogę. Dobra, tu mamy, tu mamy, tu mamy. Tam sprawdzimy jeszcze. Także tu setuchna taka powinna pójść. Gdzie ta kreska jest? Jest tu na kresce. Tu się nam chyba nie ruszyło. Jeszcze sprawdzę, żeby później błędu nie wykonać. Nie. Nie, jest ideał. Dobra. No i teraz środkiem też powinien być Idealix. Od tego 165, proszę bardzo. Także jest gitara, mamy to, tnę siatę i zaczynam mieszać betonu trochę. Zaczynam mieszać. Ale powiem wam, jaka jest różnica operowania betoniarki przy włączonym agregacie, a na zwykłym prądzie z gniazdka. Masakra. Jaka cisza. Sama przyjemność. Dobra, mamy betonik. Zasypujemy troszkę. Zaraz rzucimy tutaj nasze zbrojonko, gdzieś tu było. Tutaj, o, wiem, że to zbyt wiele może nie da, ale jak mam, to już grzechem by było nie dać, nie? O. Cyk, cyk, cyk. Teraz sypniemy jeszcze.
jak to tu wygląda. O Boże! To jeszcze zdrowo. Jeszcze zdrowo mam do dorzucenia tutaj. Mogę dać tą siatkę trochę później. Kurde, czy mi starczy materiału, ale mam 3 worki, to jest 6 miksów. To myślę, że na luzaku. Jakby nawet jeden miks szedł na dziurę. Choć tu mam te trochę wyższe, te szaruneczki. To 4 miksy. A ja mam jeszcze 6. O kurde. Że mi nie brakło tego. Bo będzie afera. Chociaż te same szaruneczki już dużo nie pójdzie. Zagęścimy trochę. Dobra. Jak to teraz wygląda? Jeszcze troszkę. No to tak wyjdzie, że miks na ten. Także zdrowe te stopy będą mimo wszystko. Trzeba podjechać staczką, ale jakoś nie pomyślałem o tym, ale w sumie żebym sobie nie pomógł. Dobra, zagęszczamy znowu. Cyk. No i tu już będzie zaraz. Dobra, ja mam zrobione, ustawione jest. Także spoko wszystko. I teraz spada na przerwę, a szwagier za pół godziny ma być, także po tym bierzemy się za prąd, znaczy prąd, za kable, nie za prąd. A po tym już niebawem wtedy, jak się skończymy, to myślę, że z 2-3 godziny, tam więcej chyba nie zejdzie. I później zabiorę się z powrotem za te siateczki, tutaj powkładamy i zalejemy sobie. I będzie temat fajnie zrobiony, sprawa będzie zakończona. Oczyszczę jeszcze sobie tego betoniarkę. I lecę na silanko. No kurde. Dobra, lecimy z tymi zwierceniem pod kable. Na 2 wkrętary, także to powinno pójść sprawnie. Widać główkę. Że trochę tego będzie, kurde. Mógłbym wyżej tak naprawdę dawać to. I będziemy ciągnąć to wszystko. Tylko tak, czy ja mogę tu wyżej? Nie mogę dawać wyżej, bo wkręty tu mi idą, więc... Raczej słabo. Daję większy, żeby ten... Żeby można było kilka kabli na raz przeciągnąć. Kurde, miałem gdzieś te świdry takie. Wiertło takie świder, ale gdzie jest, tu mam to? Do drewna takie, kurde. No ale cholera wiedzie, a to teraz. A jeszcze zastawione wszystko jest deską, to w ogóle. Panie majster. Tylko tu tyle będzie trzeba wiercić, a tam później to już... A nie, tam później też wszędzie, co ja gadam. No to trochę tego będzie. Dobra, już jesteśmy... Tamta strona już przewiercona, majster ode mnie szybciej ogarnął. A ja ogarniam tą stronę, zostały mi... A tu już mogę wywiercić też pod gniazdko. Pod gniazduszko tutaj, o. Zrobimy. O, ale gorąco! Po co ja tu wiercę 25? Możesz mi to wytłumaczyć? Przecież te mogę, przecież to jest na jeden kabel. A
No. Ta, no wezmę tamtą. Jak przechodzą, tam jeszcze i tak tylko dwa kable będą szły, nie? Tararam, tam, tam. Gdzie to jest? Tu będzie następny. Na pewno będzie trochę łatwiej, mniejszy opór. O, o panie! To idzie dużo szybciej, tak. Jak w masło, tylko muszę przesunąć to rusztowanie teraz i będzie też wszystko git. O kurwa, faktycznie. No. Ja trzymałem się, jak wierciłeś też, nie? Co? To ją też trzymałem. Ta. Jajka można, o kurde, moja konstrukcja się zawala, uwaga. Jajko by tam ugotował, znaczy nie ugotował, tylko upiekł na tym. Kiedyś tak, kolega, miałem kolegę kiedyś. Znaczy mam, co Junakiem lubi jeździć, takimi starymi tymi motorami. Kiedyś opowiadał mi, że takiego hardkorowca na zlocie spotkali, że normalnie sobie jajka na cylindrze smaży od motoru gorącym, nie? Przepuszcza normalnie przez cylinder, nie? Słuchaj, jak... Także kurde, dobry hardkorowiec. Miał od razu zaolejone chociaż. Boszem, tak trzymałem. Dobrze, że skończyłem wiercić, nie? No. Skończyłem wiercić i co? I jakoś wziąłem tak wpiętarkę i nacisnąłem, nie? No. Wyobraź sobie, że wybuchł akumulator. Jakbym miał go przy twarzy, bym nie miał twarzy, nie? Co ty gada? Normalnie taki był huk na budowie, kurwa, ktoś pierdolą bombę, nie? Poważnie? Rozerwało cały akumulator, a wiesz od czego? No. Później się dowiadywaliśmy, jedni pierdolili, większość zresztą powiedziała, że to było od tego, że akumulator był nieładowany tą ładowarką, co jest od tej. Od baterii, nie? Aha. A wiesz, było parę bosków, ładowaliśmy jak po Pawło, nie? Kumam. To na pewno nie było tą samą. Ale jak pasowało, to dziwne. Ale też mogło być od tego, że dostała wkrętarka mocnego obciążenia, tak jak na przykład ta się tu teraz, teraz nabrała, nie? No. I też mogło przez to jednąć, nie? No, to ja pierwsze słyszę, że tak wybuchało. Ale w sumie wybuchały gdzieś tam akumulatory, gdzieś też słyszałem, no. Poważnie, to centralnie mi je było, nie? To nieźle. A! Wkręt jest tam. Dobra, tutaj nie ma. Jeszcze parę wkrętów przetniesz, nie? I rano jak przyjedzie, wiesz, od nowa konstrukcja. Bez kitu. Ja z najdziwniejszych takich, jeśli chodzi o ogień i gorąco, co mi jakiś przypadek robiłem taki duży showroom, czyli sklep pokazowy takich bardzo drogich wanien ekskluzywnych do tego, nie? No i bardzo dużo dębu tam było cięte i miałem w pile ukośnicy worek z tyłu, nie? No i ten, i naciąłem sobie dużo takich, zostało mi kawałków dębu, mówię, potnę sobie na kawałeczki i będę miał do tego, bo to jak owkacy były do wyrzucenia, mówię, potnę sobie, będę miał do kominka, nie? Żeby sobie palić tym. No i takich ciąłem z 15 minut, też na tej ukośnicy ciąłem, popakowałem wszystko, ale zapomniałem telefonu, ale już zamknąłem cały sklep, zawinąłem się, ja wracam, otwieram drzwi, a mi się ten worek na tej ukośnicy pali, normalnie płomień na tym. Jakbym się nie wrócił po ten pieprzony telefon, to by cały showroom poszedł z dymem. Na szybko robię rozwijaczkę do kabla, żeby można było jakoś wygodniej go rozciągać. I zaraz biorę się za motor eklipsów jeszcze, gdzie indziej przymocować. Mów Marcin, jak coś pomagać trzeba, to gadaj, nie? Elektryk z uprawnieniami tutaj jest, także... No, ja mam uprawnienia do ten. Do 9 V. Kilowolt chyba. Czyli akumulatora nie możesz już w samochodzie podłączyć. Ja. Czekaj, teraz tu. Dobra, najpierw. Ale ty, to 6-woltowa Audi ta Paulinki mi się zepsuła, to może byś mi pomógł trochę, co? Nie, chyba bateria tam dziabnęła, poszła się walić. A to akumulator jest? Co? Akumulator tam masz, czy co? Czy ja mam tam akumulator? Nie, ale tak, na baterię jest, no. Ale coś, bo ja go tu przywiozłem i on se w zimę tu poleżał trochę. No i się stało, jak się stało, oczywiście. Ja miałem nogę, ale nie wiem, czy... Chodź ty, kurde. Miałem te komarki, takie były ten akumulator. Ja musiał ogarnąć się, choć tylko ta Paulinka się John Deere'em nauczyła jeździć, wiesz? I powiem ci, że już nie za bardzo i się będzie ta Audi chyba widzieć. Trzeba było swoje nie sprzedawać. No, trzeba było. A
jeździłeś. A co ja tam zrobiłem? Jak Bocianowi teraz oddawałem, to na 38 tysięcy mil najechane to. To teraz chyba byś taki nie kupił, co? Dlaczego? Nie wiem. Nie zrobiło ci się to już, ja teraz powiedziałem. Ja Audi sprzedaję, to nie ma szans, że ja kupię Audi. Ale czemu, w sensie znudziło, było... Nie, po pierwsze... Mnie się konie mechaniczne nigdy nie znudzą, panie Marcinie, to nie, już no, jest... To zgadza, ja mam paliwo zamiast krwi ja mi płynie, także... Ja teraz, samochód, to tylko Skodę Superba, nie? Superba? No. Fajne są, no. Nie stać mnie na tą najnowszą, bo jest piękna, nie? Jeszcze Laurin Clement najlepiej w wyposażenie, żeby było to krymowe, nie? Ale widziałem filmik, jak gościu tą nową, człowiek... Fajne są. No jeszcze najlepiej te 2.0. Jeszcze tam psika sobie z przodu, nie wiem ile ona miała, 1000 koni, jeszcze, ale co on nią robił. Jeszcze 2.0 TSI, najlepszy silnik, ten co jest 4x4 tam. Na samym tym, na samym programie może tam po 400 koni wyskoczyć. Mówię, no. Kurde, leci. No i dobra, raz. Co mówisz? Bo mi się tam chyba zabija, zobacz. Tu kabel, ten, dalej. A, tutaj no, czekaj. Skręcił się pierdzielony, no. Dobra. Dobra, żaden gwóźdź tam tu nie powinien dojść, bo gwoździe mam chyba do tego, co będę bił, do... Jak to się nazywa? Jakie będę bił gwoździe? Do elewacyjnych 55 mm mają. Także tu nie ma opcji, żeby doszło jeszcze płyta OSB, przyjdzie. Będzie git. Jeszcze dziurę trzeba? Ta nie, mówię, że wszystko w jedną dziurę. Aha. Tu nie dałem jeszcze, ale... Salon, nie? Salon! Tu. Salon. Dobra. Ciach. I ciach. No chodź tu, kurde, nam go nie... Wszyscy są tacy złośliwi, nie? Jak się z nim pokłócić, to się przyjdzie podłączyć, nie pójdzie. Nie będzie wiedział. Każdy trzyma swoje patenty. Aha, tutaj krótko dajemy. Dobra, teraz puszczamy zasilanie do gniazdeczka naszego. Do światła, w sensie. Zasilanie światła będzie tutaj. Na jakiej wysokości mówiłeś? Komet 20, tak? No nie, to zależy jak to chce. No mówię, że minka dosięgnęła, tylko i będzie gitą. 20 się robi, chyba na 30. No, kolanem bym mógł włączać. M2 to wyjdzie w sam raz nad tym tutaj. No i dobra, tak żeby było z zapasem. W tym, w pokojach tutaj dzieci mają, nie? Łączniki. Co ty gadasz? To? Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Ja właśnie kiedyś się spotkałem. Mówię pokoju. Pa. Ja tu taki jadę, kurwa, z ukosa. Jak się dociśnie, to on pójdzie trochę, nie? Światło będzie. Dobra. Ale tu gdzie mogliśmy tu dziurę dać. A, bo tu nie można było na środku. Czemu nie daliśmy tu na środku? Bo izolacja. Nie daliśmy? Bo ja chyba tak na szybkiego tera wywierciłem. Tak? To czy no. Dziabnę obok w sumie. Nie, zrób ta. A, zagnie się w sumie. Zagnie się, nie rób drugiej dziury. Dobra, teraz, który to był teraz? To jest ten, o Marcin? Okay. Ten. Czyli nie ten, tylko ten, o. Ten, tak? No. Dobra, to tu, tu trzeba go naciągnąć i zagnąć. A tu już będzie wysoko, to do fartucha, nie? No. Do fartucha. Dobra, kuchnię podłączamy, 3x2,5 leci. Z tematem, tutaj o mamy wystarczająco, będzie dobre. Tu będzie blat, nie? No. Gdzie? Tutaj no, jest, tutaj, o no to tym, pod to sam no, raz będzie, tu przyjdzie gniazdo pod sam. Weź 10 centów, żeby wiesz, było z czego później przeczyn, bo ich zabraknie. Słuchajcie, majster już pojechał,
Ja się teraz biorę na szybko tutaj, zostało mi tylko kinkiety do puszczenia i tam pod halogena, pod szczytem światło, ale nie mogę się teraz za to wziąć, tylko biorę się za szalunki, a to z tego powodu, że pokazuje mi na radarze, że burza ma iść. Także kurde, biorę się i zalewam te szalunki, szybko robię siatkę. Wiadomo, że na szybko to nic mi nie wyjdzie z tego, ale w razie czego schowam te elektronarzędzia tylko, a zaczynam lecieć, bo tu mam taki bałagan, jeszcze uziom miałem wbić też, ale to już później się zrobi. Także to też trzeba będzie schować z powrotem. Kurde, nie wiem, czy mi się uda obejść jakoś ten deszcz. Nie wiem. Także zaczynam, siateczka. Coś trzeba na szybko wymyśleć, gdzieś tu miałem ten drut, też przywiozłem, mam drut. Mam nadzieję, że się wyrobię, kurde, przed deszczem. Ale może być ciężko. Co my tu damy w ogóle? Trzeba zobaczyć. Na szybko. Takie coś chyba tylko, tu nie ma co więcej świrować. Jakby tak oddał. Tak, wejdzie elegancko, najwyżej się poucina, czyli muszę takie trzyse. Nie wiem, czy mi nie pójdzie szybciej to w kurde. Muszę obcinać każdy, tak naprawdę. Czyli kurde, ja to wszystko szybko se flexem machnę, zamiast tu się z tym pierdzielić. Jakoś dłużej, no i przechodzą takie chmury. Nie wiem, dobra, szybko se ten zaraz odezwę się z tego. Z tego momentu, jak będę co robił, jak będę se skręcał te siateczki moje pseudo zbrojonka. Słuchajcie, jedno już wiem na pewno, nie zdążę przed deszczem, czyli ewakuuję wszystko, co mogłoby tu być zalane, co nie chciałoby, żeby być zalane. A wtedy biorę się za mieszanko, trudno, będę w deszczu to robił. Beton i tak ma być mokry, więc teraz to burza ma iść, prawdopodobnie to powinno się rozejść w miarę szybko. Najgorsze jest, że powinien wszystko praktycznie tu pochować, bo później... Aj, bałagan będzie bałagan, no trudno. Postawiam tu, a później będę się martwił dalej, co z tym zrobić. Już niedziela, będzie czas ogarnianka, jutro na luzaczku sobie wpadnę. Porobiłem, zobaczcie, coś takiego. Trójkąciki takie, o... Coś takiego, na pewno to nie jest jakieś, nie wiadomo... dobre zbrojenie czy coś, ale wydaje mi się, że lepiej dać to niż nie dawać nic, tym bardziej, że mam to dam, to też pochowam, bo mi zmoczy, nie będzie woda w tym stała, kurde. Biorę się, no idę tu umieszać dwie betoniary, tu tam trzy, kamień już też mam przywieziony, a to sobie poogarniam cały bałagan, trudno. Coś jeszcze, wszystko, no kurde. Zostawię sobie cement. Traktorkowi chyba nic nie będzie. Dobra, to ja tam z tym bałaganem i jak pozbieram to wszystko, to biorę się za mieszanie. I to szybkie. Co za bałagan. Mam przylane już wszystko. Teraz lecę tylko ten kamień z przyczepki wywalić. I przy okazji będę mógł co zrobić? Coś mówiłem, kurde. Ten cement też zawiozę, bo zostało jeszcze trochę. Mało tu poszło, troszkę ponad miks. A, i przy okazji wezmę wiertarę, żeby zawibrować to choćby troszkę. Chmura coraz bliżej, kurde. Dobra, jadę. To wibrujemy na szybko. O nie, tylko nie na kręcącym się. A, gdzie to jest tutaj? O. Zawsze coś to da. Nie będzie z góreczką na razie, bo on i tak sobie wciągnie zaraz. To wtedy, jak zdążę posprzątać wszystko, to wtedy jeszcze przytrę. Ojej. Dobrze, że jutro niedziela, będzie czas na ogarnianko.
Dobra, to ja lecę i działam. Słuchajcie, właśnie się rozpadało, także można powiedzieć, czas mam dobry. Ach, kurde. Tylko posprzątam te przedłużacze jeszcze. I można by powiedzieć, że jest ok. Nie wiem, czy z traktorkiem. Kurde, nie pasuje mi to, że on tak sobie na tym. Ale pierw to porozłączam tutaj sprzęt elektryczny, żeby nic już się nie wydarzyło. Bo sobie zaczęło popadywać. I to zdrowo. Dobra. Ogarniam tematy tutaj. W środku jeszcze się widzimy, pokażę, co mniej więcej tam zostało zrobione, co jeszcze trzeba zrobić. Dobra, ja jeszcze może na szybko, pokrótce powiem, co dokładnie zostało tu zrobione, na szybko. Tu będzie skrzynka z bezpiecznikami, lecąc w dół. Tu jedno gniazdko z małym grzejniczkiem prawdopodobnie, ale nie jestem tego pewien do końca, zobaczymy. Tutaj punkt na fartuchu nad szafką 40, będzie chyba jeszcze jeden gniazdeczko. Tutaj podłączenie kuchenki, zabrakło mi kabla, żeby podłączyć podgrzewacz, który też będzie tam na ścianie zamontowany do wody. Później dalej idąc, nad fartuchem punkt 1. Tutaj zaraz obok lodóweczki będzie, żeby nie wiem, czy czajnik podłączyć, czy tam jakiś, nie wiem, cokolwiek, toster, czy nie wiadomo co, a może to będzie tam, zobaczymy. Ale dwa punkty będą na fartuchu. Później tu mamy gniazdko do lodówki, idąc dalej, gniazdko oddzielnym kablem połączone, tu jest nagrzejnik. Wypuszczone i to będzie dwupunktowe gniazdko, ale tu będzie tylko grzejnik podłączony, jak czasem coś trzeba podłączyć innego ładowarkę czy coś do telefonu, to się podłączy na oddzielny bezpiecznik, kurde mi spadł. Tutaj będzie tak samo grzejnik w ścianie tej, która tu będzie szła na bezpiecznik, stąd też od tego, nie wiem czy to dobrze czy nie, ale stwierdziliśmy, że dlaczego nie, tylko pod światło, pod kinkiet tutaj będzie szło, jakiś kinkiet, czy nie wiem jak to się nazywa dokładnie, lampeczka taka z dwoma kurde halogenami, która czy tam jakieś coś w tym stylu będzie po prostu nad materacem, że można będzie tu sobie w ścianie wyłączyć i włączać, jak ktoś by chciał książkę poczytać, czy tam nie wiadomo co innego. Później tutaj włączniki na trzy przyciski będą. Jeden będzie do zewnętrznego światła, które będzie prawdopodobnie jedno tu, drugie tam. I to żona zadecyduje, gdzie dokładnie będzie. Tu na frontowej elewacji na zewnątrz. Tu nie potrzeba, bo będzie za drzwiami, także nie ma sensu. I później tak dalej. Tu mamy podłączenie, gdzie będzie do telewizora gniazdko, do cyfrowego polsatu czy czegokolwiek innego. Tutaj wyjście na światłowód, bo będziemy też ciągnąć ze szwagrem tu światłowód. Także internet będzie zapierdzielał jak nie wiem co, jeżeli się uda. Jeszcze zobaczymy czy się uda, ale mamy nadzieję, że tak. Dalej idąc, w łazience. Tutaj będzie nad pralką będzie gniazdko, tutaj będzie jakaś półeczka, żeby szczoteczki sobie ładować i jak ktoś będzie potrzebował do suszarki żona czy coś, to będzie miała. Stąd damy zasilanie też na światło. Dobrze mówię czy nie? Tak, zasilanie do światła z tego samego gniazdka, bo może być pociągnięte, nie ma potrzeby kolejnego kabla ciągnąć i to wszystko będzie na... Kurde, to jest RCD w Anglii to się nazywa, na tym bezpieczniku specjalnym. Kurde, jak on mi to mówił, Marcin? Zapomniałem. No ale nieważne, w każdym razie, żeby było bezpieczne. Później będzie grzejnik, tutaj idąc w dół, kolejny kabel jest pociągnięty do grzejnika, zasilanie, który będzie tu na ścianie. Ten łazienkowy, taki, żeby można było wysuszyć sobie ręcznik, czy tam cokolwiek innego. Tutaj będzie do ściany zasilanko wypuszczone. No i jeszcze mi pozostało puszczenie tam halogena. Czy zasilanie do halogena i tam na rogu też na zewnętrzny, nie? No i aha, i jeszcze światło tu do góry będzie szło i tu się będzie rozdzielać na salon i, znaczy na salon tu, a tu na kuchnię jadalnię jakiś coś się wymyśli. Nie będę halogenów tu żadnych dawał, halogeny będą tylko w łazience. No i tyle w sumie, co więcej, nie trzeba więcej nie ten, ale i tak tych bezpieczników się nazbiera. No i to będzie finito na dzisiaj, przykryłem tutaj sobie, zatarłem to co mogłem, dołożyłem jeszcze trochę, bo oczywiście opadło w tym słupku. Przykryłem ile mogę, bo zobaczcie tam się dzieje, jakie chmury, także będzie pewnie padało. Ja zawijam się i co, trochę trzeba odpocząć, jutro wpadnę, to skończę może te kable i coś tam trzeba jakieś porządki porobić, pewnie trawa do skoszenia znowu będzie i coś do posprzątania. Taki dzień na luzaku, bez spinki. I tyle, będę zawijał w takim razie. Dzięki za wiele komentarzy, które piszecie. Podpowiada mi to dużo naprawdę, jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna. No i tyle, będę zawijał. Życzę wam dobrej niedzieli, resztki dobrej, bo nie wiem kiedy ten filmik wleci.
Także niedzieli dobrej i trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam wszystkich i widzimy się z powrotem we wtorek. Na razie.